dobrze. Jako nastoletni chłopak zawitałem raz, czy drugi, czy trzeci, czy dziesiąty, mając oczywiście też i Janusza Wróbla, znanego niektórym, Elę Bobowską, Onegda i dzisiaj Wróbel, za takich kochanych ludków, z którymi przeżywałem rekolekcje. A jak ich znałem, to i oczywiście księdza Jana znałem. I szczerze wam powiem, że jak dzisiaj słuchałem kazania, to mówię, Boże kochany, ach, tego ducha, ten zapał, to tę wizję mieć przez całe lata, a tak wam powiem, że być prorokiem to nie jest prosta rzecz i łatwa. To nie jest prosta rzecz i łatwa. I chylę czoła przed Panem Jezusem kochanym, który obecnie jest w księdzu Janie, bo właśnie za to, że był taki konkretny, za to, że bardzo konkretnie wzywał, nauczał, że roztaczał przed ludźmi wizję, dlatego wiele serc było pociągnięte ku Panu Bogu. Niełatwo mu było, powiem tak bardzo delikatnie, niełatwo mu było. Ani w gronie kapłańskim, ani w gronie innych kochanych ludków niesamowitych, bo jeżeli człowiek żyje takim Bożym namaszczeniem i Duchem Pana, to widzi dalej, widzi naprzód, widzi więcej. Ludzie nie są w stanie tego przyjąć i zrozumieć. Dopiero później do tego dochodzą, dorastają, jeżeli idą w jakimś takim posłuszeństwie za Bożym Słowem. Wielu ludzi, pamiętam, buntowało się, bo były ostre słowa, ale takie w sensie radykalizmu. I za to księdzu Janowi dziękuję, jak dzisiaj go posłuchałem, mówię, Boże kochany, aż się poczułem jak ten nastolatek sprzed dawnych lat, ale duch taki odświeżony, odnowiony. Więc raz jeszcze prosimy księdza Jana, żeby słowo, które nosi w sercu, nam rzekł i powiedział. Także zaproszenie serdeczne. Cieszę się, że go tyle znam. Na górę mam wyjść? Bardzo dobrze. Chwała Panu. Chwała Panu. Wyjdę najpierw od trzech rzeczy. Jezus powiedział, że wy jesteście świadkami. Czyli przekonamy świat tylko przez to, że będziemy mieli... że będziemy mieli osobiste doświadczenie Jezusa. I to doświadczenie jest jak wieża ciśnień. Zaprowadzisz tam kolegę, żonę, gdzie jest twoje doświadczenie. Jutro w Ewangelii zobaczymy, że ci z Emaus mieli bardzo mocne doświadczenie. I od tego się zacznie jutro Ewangelia. I jak oni to powiedzieli, co się stało? Zobacz. Momentalnie cyk, pokazał się Jezus. I tak samo On będzie pokazywał się wtedy, jak powiesz coś prostego, ale autentycznego, co cię spotkało na tych rekolekcjach choćby. I to jest ta prostota naszego działania. Tutaj nie chcemy nikogo nawracać, tylko chcemy głosić. I w tym duchu teraz powiem parę słów. Pierwsze moje życie polegało na tym, że po wojnie imponowali mi w Żywcu koledzy, którzy niektórzy pracowali w Oświęcimiu jako Polacy młodzi, 16-18-letni, aby zohydzić ostatnie dni życia Żydów. Byli tak zwanymi naganiaczami do komór gazowych czy do prac publicznych. I oni tworzyli pewne środowisko, bo po prostu przeżyli wojnę. No i po prostu w takim środowisku wychowywałem się. Ale ciotka moja zabiegała o to, żebym został ministrantem. No i służyłem w takim pierwszym, najstarszym kościele w Żywcu jako ministrant. I 3 kwietnia w roku 1957 o 6 rano przed szkołą jeszcze, gdy byłem ministrantem, po ofiarowaniu pokazał się mi taki duży Pan Jezus, piękny, biały. I mówi do mnie tak,
Jan, będziesz księdzem. A ja w takim duchowym uniesieniu, podobnie jak ty coś mówisz do ludzi i czujesz, że to mówi Jezus przez ciebie. Powiedziałem, dobrze, ale pod trzema warunkami. Pierwszy warunek, że muszę być świętym księdzem. Drugi warunek, że muszę mówić tak pięknie kazania, jak ten ksiądz, któremu służyłem do mszy świętej. I trzeci, aby takim być, to muszę spotkać genialnych ludzi duchowych na kuli ziemskiej, aby mi pomogli takim być. A Jezus się lekko uśmiechnął i mówi, dobrze, dam ci jeszcze czwartą właściwość. Że będziesz mi łamał wszystkie opory, brak jedności na kuli ziemskiej i w kościele, i w świecie. I skończyła się rozmowa. I już więcej mi się Jezus nie pokazał, ale 2 lata później miałem pierwszy problem gdzieś do szkoły średniej. Wszyscy mi kibicowali, że pójdę do ogólniaka, gdzie chodzą moi kuzyni, moja siostra, jedna, druga. Ale Jezus na modlitwie mówi, nie pójdziesz do liceum w Żywcu. Będziesz dojeżdżał 5 lat zimnymi pociągami z Żywca do Bielska-Biała i będziesz łamał pierwszą granicę pomiędzy skłóconymi góralami i Ślązakami. I oni się śmiali ze mnie przez 5 lat, że jestem gorolem, że mam inny akcent, ale to po mnie spływało jak woda po twojej kaczce. Bo wiedziałem, kim jestem w Jezusie. Kochałem ich przez to, słuchałem, akceptowałem niektóre rzeczy. I to się skończyło jak wczorajszy film. I gdy miałem lat 19, był kolejny problem, gdzie iść do seminarium. Wszyscy księża w Żywcu, w dzisiejszej katedrze, było ich tam 6, już aż byli pewni, że pójdę do Krakowa, aby tam być takim reprezentantem tej ziemi. Ale Jezus mówi, nie pójdziesz do Krakowa. Pójdziesz na dziki zachód i będziesz łamał do Wrocławia i będziesz łamał drugą granicę pomiędzy Krakowem i Wrocławiem. I robiłem to w posłuszeństwie następne 19 lat. Wracając na wakacje do domu, no to wiadomo, na mnie patrzono trochę tak krzywo, ale Jezus był moją mocą i to po mnie spływało również jak woda po twojej kaczce. I to się skończyło jak wczorajszy film. To już wiemy, że miałem 38 lat. No, nareszcie ksiądz Blachnicki uprosił u kardynała Gulbinowicza, żeby mnie zwolnić na zawsze do ruchu Światło Życie. Trochę Wrocław jęknął, że nie ma mnie, ale nauka o pasterzach w Izraelu mówi, że gdyby tak Wrocław wyjadł wszelką trawę na dolnych pastwiskach, potem by się przeniósł na pastwiska średnie, ale nie na najwyższe, to by owce umarły. I dlatego posłał mnie wyżej, żeby owce miały lepszą trawę z pastwisk z poziomu średniego. No i pojechałem do tego Lublina i się okazało od razu, jak szerokie horyzonty wpłynęły do Wrocławia, gdy byłem w centrali ruchu Światło Życie. I tam łamałem 3. granicę pomiędzy problemami w całym obszarze naszego kraju. Nie zawsze było przyjemnie, ale to znowu spływało po mnie jak woda po twojej kaczce. Bo wiedziałem, kim jestem w Jezusie. No i że jak rąbiemy dżunglę, to drzazgi lecą i kamienie. Tam, gdzie drogi nie ma, no to tylko mogą się poruszać prorocy, którzy wiedzą i znają przejścia. No i to było bardzo miły czas, ale właśnie znowu Jezus mówi mi, koniec na razie z tym. Pójdziesz jeszcze łamać 4. granicę pomiędzy podziałami na kuli ziemskiej. I zwolniono mnie na te 18 lat do pracy we Włoszech, ale z myślą, że będziemy robić różne akcje w całym świecie. No i na przykład kiedyś byłem liderem w Hamburgu, i taki jeden diakon Niemiec mówi mi,
że ja nigdy nie będę pod tobą, bo Niemiec ma być zawsze nad Polakiem. I te właśnie śmieszne granice w ogóle mnie nie dotyczyły, bo wiedziałem, kim jestem w Jezusie. I oni się dziwili, że ja do nich się uśmiecham, że jestem spokojny o swoją pozycję. I właśnie to było łamanie czwartej granicy. I ostatecznie wyjechałem na praktykę do Republiki Południowej Afryki. To były lata 2010 i 2011. I myślałem, że już tam zostanę na zawsze. Tak było bardzo miło. Marzyły się nam te wyspy potem i południe całe naszego globu, gdzie jest krzyż południa. Piękni murzyni, gorliwi, mogący siedzieć. Murzyn może siedzieć na podłodze takiej jak ta 8 godzin. Nie potrzebuje krzesła wcale. Zupełnie się czuje, im niżej, tym dla niego lepiej jest po prostu. I to było coś wspaniałego. Ale wypadek sprawił, że wróciłem do Wrocławia w roku 2011. I tutaj się leczyłem w Wrocławiu, tu mam swoją siostrę, lekarkę. No i w końcu szukałem jakiegoś biskupa, żeby mnie przyjął na emeryturę. Nie było afektu we Wrocławiu, w Świdnicy czy w Elblągu. Powiedziałem sobie, że nie będę nigdy już jeździł. Zobaczymy, co Pan Bóg zrobi. I pewnego dnia wołają mnie tutaj pod Legnicę do takiej jednej z rodziny Ani Tuduj, bo tam umiera taka Lidia na raka nerek i mówią, chodź tam pomodlisz się, może jej to coś jeszcze da. No i byłem na tej wiosce, modliłem się, oleje, udzieliłem spowiedź i tak dalej. I mówię, Lidia, słuchaj, nie wiem, czy ta moja modlitwa da ci siły i wrócisz jeszcze do nas w zdrowiu, ale gdybyś ewentualnie odpaliła jak rakieta Eliaszowa do nieba, to powiedz Jezusowi, że ja go proszę, ale przez twoją buzię, przez twój tutaj głośnik, żeby Jezus mi sam załatwił jakiś cudowny znak jakiegoś biskupa, który mnie przyjmie na emeryturę. No i ona umiera jak gdyby dzisiaj, a już w środę jest telefon ze Szczecina od arcybiskupa Andrzeja Dzięgi. Przyjeżdżaj, bo ja cię pamiętam, jak byłeś w Krościenku. I to jest dowód naukowy, że Lidia jest w niebie. I że wolą Bożą jest, abym był na północy Polski, gdzie trochę jest inne środowisko. Ale tam się czuję bardzo dobrze, bo nikt mi po prostu nie zazdrości i nie jestem dla nikogo zagrożeniem po prostu. Mieszkam na takiej skromnej wiosce pod Stargardem. Nie mam ani parafii, ani specjalnych innych atutów, ale moim atutem jest to, że muszę wskrzesić na tej pustyni również tak piękną jak wasza wspólnota. I nie ma innego wyjścia. To jest nieustanne zadanie. Pan Bóg jak gdyby wziął to wszystko w swoje ręce i mówi teraz, zobaczysz, tutaj coś z tego wyrośnie. I to robię. Od prostych, małych spotkań wierzę, że Bóg mnie doprowadzi do pewnego poziomu. W myśl nauki z Pisma o tym, że jeden wprowadza do ziemi Egiptu, to był Józef, ale już nie wyprowadził narodu. Tak samo my musimy pojąć, co do naszej generacji należy. I do mojej teraz generacji, bo dotychczas to właściwie byłem 50 lat tylko studentem. I tym się różnię od księdza klasycznego, że on, gdy ma lat 67, myśli raczej o emeryturze. A ja dopiero zaczynam pracować po prostu. I nieważne, ile lat pracujesz, ważne, czy robisz to, co Jezus by robił na twoim miejscu. I jak będziesz to robić, jesteś super w porządku i szczęśliwym, zrealizowanym człowiekiem. Bo drugi będzie wyprowadzał dalej owce na najwyższe szczyty. I właśnie dzięki temu, że byłem w tej Italii 18 lat, Polska otrzymała tą trawę z najwyższych szczytów Izraela. I owce nie umrą, bo jesteście podłączeni do światowego pastwiska. I wam niczego nie braknie.
nie brakuje. Tylko trzeba to zjeść po prostu, trawić dalej. I z tego się właśnie my dzisiaj cieszymy, że Polska ma taki dar doświadczenia duchowego. Niektórym może z was jeszcze dodam, powiem, że czasami możesz tego nie rozumieć, co tutaj się dzieje. Ale to ci mówię, to nie jest ani moja sprawa, to jest sprawa Jezusa. Ty tylko słuchaj i powiedz: Jezu, wyjaśnij mi to, co tutaj się dzieje. Bo kiedyś, gdy było takie spotkanie w Lublinie, jeszcze jak byłem w centrali z Andrzejem Sionkiem, było też nas na sali około 400 osób i potem podsumował to wszystko arcybiskup Pylak. Bardzo otwarty człowiek, szczery. I on podszedł do mikrofonu, no i zabrał głos przed błogosławieństwem i mówi tak: słuchajcie, ja tak patrząc na was, tylko jednego pragnę, żeby umrzeć w kościele katolickim. Taki nieraz może być poziom, ale to nie przeszkadza, że mamy być właśnie świadkami tej doby. Amen. Chwała Panu. Mogę wyjąć mikrofon? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To dawno się nie widzieliśmy. 2 lata pewnie mniej więcej. Słuchajcie, ponieważ Jarek do mnie pisał i powiedział, że powiesz konferencję, ja powiedziałem na pewno nie. Na Górze Świętej, ja powiedziałem na pewno nie. Jarek powiedział, że tak Duch nas poprowadził jak to powiedziałeś? No jakoś tak mądrze, ja już zapomniałem w każdym razie. Ja powiedziałem, no to trudno. No to powiedział, no to powiesz świadectwo. Ja mówię, no to dobra, no świadectwo nie odmówię, nie? 10 do 12 minut maksymalnie. Więc postaram się spełnić tą obietnicę. I dlatego właśnie chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach. Ale nie wiem, o co chodzi. Proszę nie przejewać śmiechami, bo rzeczy są poważne. Chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach, tak w formie takiego małego może też świadectwa, ale tak też modliłem się do Pana Boga, bo nie przygotowywałem nic wcześniej, tak modliłem się, pytałem Pana Boga, co mam powiedzieć przez te 12 minut, już 11, nie? I tak myślę, że Pan Bóg mnie tak poprowadził. Więc pierwszą rzeczą, żeby przejść do konkretów, jest jedno słowo, o którym Marcin też dzisiaj zaczął mówić i ja bym to w ogóle zamknął do jednego słowa: wdzięczność. Słuchajcie, jakby tak nas spytać, czy jesteśmy szczęśliwi? Czy jesteś szczęśliwy? Jesteś szczęśliwa? No kto powie, że nie? Każdy powie, tak, ja jestem szczęśliwy. Albo, no w zasadzie, nie? W zasadzie. Ale nie, mało kto powie, że jest nieszczęśliwy. To jest, nie pytam, żeby się nie zgłaszać, ale generalnie tak jest. No jestem szczęśliwy, albo mam w swoim życiu trudności, ale chcę być szczęśliwy. I generalnie dziękujemy Panu Bogu, bo nawet jak modlimy się wspólnie, czy podczas modlitwy wiernych, to mówimy: Boże, dziękuję Ci, dziękujemy Ci, Panie. I powtarzamy. I to jest przepiękne. Ale tak myślę, że warto, jak dziękujemy, jak jesteśmy wdzięczni, jak chcemy być wdzięczni, to powiedzieć sobie bardzo konkretnie, za co ja jestem wdzięczny Panu Bogu. Bo mamy milion powodów, żeby Panu Bogu dziękować, a tak rzadko to robimy. Niestety tak rzadko to robimy. Może powiem za siebie, ale gdzieś mi się wydaje, że ta wdzięczność jest w sercu, ale na zewnątrz tak rzadko ją wyrażamy. Za co możemy być wdzięczni? Może niektórzy wiedzą, ja pracuję teraz w Afryce, w Beninie, to jest taki kraj wciśnięty między Togo a Nigerią i tam wielu rzeczy nie ma. Słuchajcie, ile razy dziękowałeś Panu Bogu za to, że masz ciepłą wodę w kranie? No kto dziękował Panu Bogu? No to jest nieźle, słuchajcie. To idziemy dalej. 6 osób.
Ile razy dziękowałeś Panu Bogu za to, że możesz wyjść do sklepu i coś w nim znaleźć? No nie? Słuchajcie, ile razy dziękowałeś Bogu za to, że możesz pójść do kogoś do domu obok i z nim porozmawiać o jak to się mówi kulturalnie, o byle czym. o byle czym i on cię zrozumie i ty go zrozumiesz. Ile razy dziękowaliśmy za to? Słuchajcie, ile razy dziękowaliśmy za to, że możemy pójść do kościoła i się tam pomodlić i tam jest temperatura sprzyjająca do tego, żeby cokolwiek tam zrobić, no nie? A nie 40 stopni. Słuchajcie, to są proste rzeczy. I jak jesteśmy tutaj, to o tym nie myślimy, bo nie ma sensu. Bo jesteśmy tutaj, my to wszystko mamy od urodzenia. Ale jak ja tam pojechałem 2 lata temu, to zauważyłem, za ile rzeczy ja Panu Bogu nie dziękowałem, które miałem na wyciągnięcie ręki. Za przyjaciela, do którego ja mówię, kurczę, na parafii jest ciężko, coś się nie udało, sytuacja krytyczna, ale mogę przyjechać i pogadać. No nie, czy nie? No tak. A tam do kogo pójdę i pogadam? Nie jest to takie łatwe. Słuchajcie, jest mnóstwo rzeczy, za które powinniśmy dziękować. A przede wszystkim za tą osobę, która siedzi teraz obok ciebie. Albo dalej gdzieś, nie? Żeby nie było przymusu, nie? Że trzeba dziękować akurat za tego obok. Słuchajcie, ale naprawdę to jest rzecz tak ważna, żeby tą wdzięczność w sercu mieć i żeby ją wyrażać. Żeby powiedzieć komuś od czasu do czasu, dobrze, że jesteś. Żeby się ucieszyć tym człowiekiem, który mieszka z tobą czasem, bo to jest mąż albo żona albo dziecko i które cię wkurza od rana, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, i z którym ty czasem mówisz, kurczę, i tak myślisz czasem, lepiej, żeby go nie było tutaj, bo by mi było łatwiej żyć. Nieprawda. Nieprawda. Byłoby ci dużo, dużo trudniej żyć bez nieważne którego człowieka, który jest obok ciebie. Nawet jak cię wkurza poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, to oka... Słucham? Weekendy odpoczywa. Nie, śmieję się. Sobota, niedziela, nie? Słuchajcie, najważniejsza, no nie, nie najważniejsza rzecz, ale bardzo ważna, żeby żyć dobrze, to jest właśnie wdzięczność. Dziękuj Bogu za tego, co jest obok. Ja jak przyszedłem na Oporów i zobaczyłem wspólnotę Agaliazis, to pomyślałem, tak jak pewnie większość księży myśli na początku, nie? Przychodziłem, to prawda, przychodziłem na początku pograć trochę na gitarze, bo kiedyś trochę grałem, teraz pewnie zapominałem. I tak to jakoś się rozkręciło. Ja byłem opiekunem wspólnoty przez rok tylko. Ilu księży było przez rok tylko? Słucham? Aż tak, no. Zwał jak zwał, no rok w każdym razie. No. Sympatyk. No tak, sympatyk. Dobrze, słuchajcie, czas leci, ludzie nas w internecie oglądają, słuchajcie, takie dyskusje to wiesz, to możemy sobie przy kawie podyskutować. Słuchajcie, i dziękuj za tego człowieka, co jest obok. Czy to jest mąż, żona, dziecko, czy to jest ktoś ze wspólnoty, czy to jest ktoś, kogo ty nie lubisz nawet, dziękuj. Czy to jest twój proboszcz, czy to jest inny ksiądz, czy to jest twój szef z kimś, dziękuj. Bądź wdzięczny i rób wszystko, żeby mieć jak najlepszą relację z Nim, żeby Go po prostu kochać, bo to jest strasznie trudne. I wiele osób powie, że to jest niemożliwe, żeby kochać tego, co jest obok, bo jest taki i owaki. Nieprawda. On jest i ty zawsze możesz do Niego przyjść i możesz to, co jest złe, naprawić. Z Bożą pomocą, nie sam, oczywiście. Ale pierwsza rzecz. Druga rzecz, bo czas leci. To są te słowa, które usłyszeliśmy w Ewangelii dzisiaj. Nie bójcie się. I tak jestem głęboko przekonany, że Pan Bóg chce, żeby te słowa wybrzmiały nam dzisiaj i nie tylko dzisiaj, ale w ogóle tutaj na tej konferencji. Nie bójcie się. Boimy się. W życiu się boimy. W życiu się boimy. Jak spytasz faceta, czego się boisz? Czego się boisz? Niczego nie boję. Moja żona to się boi, ale ja się niczego nie boję. Czego się boisz? O, spytamy organizatora, czego się boisz?
Szczerze pytam, tak szczerze. Nie dla jaj. Wielu rzeczy, bardzo wielu. No właśnie, a na przykład, daj mi taki przykład, czego się boisz. Chyba... No to się nie dziwię, słuchaj. Straty czegoś w życiu, na przykład najbliższych. Straty. Czego się boisz? Wizyt w urzędach. Słuchaj, zapraszam cię. Zapraszam cię do siebie. Słuchaj, przestaniesz się bać wizyt w urzędach. Czego się boisz? Czego się boisz? Chyba niczego. Chyba niczego. Dlaczego się niczego nie boisz? Bo Jezus jest w moim życiu najważniejszy. Słuchajcie, żebyśmy wszyscy doszli do tego poziomu, że niczego się nie boję, bo Jezus jest w moim życiu najważniejszy. Ja się boję wielu rzeczy. I to jest normalne, nie? Są ludzie, którzy na przykład boją się pająków, którzy boją się śmierci, straty kogoś bliskiego. Są ludzie, którzy boją się podjąć na przykład posługi, zaangażować w relacje. Są ludzie, którzy boją się posługiwać na przykład, bo boją się krytyki, boją się tego, co inni powiedzą. I to jest normalne. Nie można powiedzieć, że teraz powiemy sobie tutaj i to się skończy. Powiem, nie wolno się bać tego, co kto inny o mnie powie. Aha, no to jak tak, to fajnie, no to jedziemy, jasne. Nie, będę się bał. Dlatego, bo jeżeli ja podejmę decyzję, ja się nie boję, to nie wystarczy. Bo Jezus musi przyjść i uzdrowić te lęki. Co nie, i ręka? No bo ty się nie boisz, to musisz potwierdzić. Czy to, no właśnie, ale to Jezus musi przyjść i uzdrowić te ręki? Czy to ty, wystarczy decyzja... Jezus. No to Jezus. No to skoro słuchajcie, Jezus, to nie zapominajmy o tym, że Pan Jezus jest tutaj w tym wszystkim najważniejszy. My tu jesteśmy dla Niego. Śpiewaliśmy przed chwilą, jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę. I oczywiście to, co robimy na zewnątrz, to jest bardzo ważne. I to jest piękne. I ja z przyjemnością obserwuję, jak wspólnota, która, jak ja byłem na Oporowie, czasem na spotkaniach piątkowych liczyła kilkanaście osób. No tak było. Kilkanaście osób przychodziło w piątek. I dzisiaj 360 osób i jeszcze pewnie przyjeżdżają na ten. Słuchajcie, to jest piękne. Oczywiście nie tylko wspólnota Agaliadis, ale wszyscy, którzy są przyjaciółmi, którzy ją kochają i tak dalej. Sympatycy. Słuchajcie, nie bójmy się, bo to niszczy życie. Nie bójmy się dlatego, bo jak się będziemy bać, to będziemy stać w miejscu albo będziemy się cofać. Nie warto, bo Pan Jezus przygotował dla nas wielkie rzeczy. I jak ja się będę bał, to nie będę w stanie tych rzeczy wziąć, dotknąć, dlatego, bo się będę bał. I będę wolał nie. Będę wolał te rzeczy zostawić z dala od siebie, bo dobrze mi jest, jak jest. Bo się najem, bo się napiję, bo się wyśpię, bo obejrzę serial w telewizji i bo ktoś mnie pochwali, powie, fajny jesteś. I to mi wystarczy. A tak naprawdę się boję zrobić czegoś innego. Więc słuchajcie, nie bójmy się. Nie bójmy się i jestem głęboko przekonany, że Pan Jezus chce nam to dzisiaj nie powiedzieć. Każdemu z nas. Nie bójmy się, bo nie warto. Bo warto się otworzyć. Ja to wiem po sobie. Ja cały czas mam mnóstwo lęków w sercu. Z niektórych się wyleczyłem, z niektórych się leczę, z niektórych jeszcze pewnie się kiedyś wyleczę. Daj Boże, jestem w procesie, jak większość pewnie z nas. Ale modlę się o to, żeby Pan Jezus mnie uwalniał od tych lęków, które zostały, dlatego, bo nie warto, bo to szkoda czasu. Szkoda czasu. Niektórzy z nas mają tutaj lat 2, niektórzy mają ponad 80. Słuchajcie, i w każdym wieku szkoda czasu, żeby się bać. To była druga rzecz. Zmierzając do końca... No ale obiecałem, że... A ile już mówię? 5 minut chyba. Nie, słuchajcie... Nie, myślę, że nie ten, ale przejdę tutaj dlatego, bo mam Pismo Święte i tak też się modliłem o to, co mam wam powiedzieć, bo Jarek nic nie powiedział, o czym to ma być. Więc no, coś powiem, nie? Jak to bywa. Słuchajcie, jestem głęboko przekonany, że Pan Bóg chce do wspólnoty Agaliazis i do wszystkich sympatyków, przyjaciół, tych, którzy tutaj jest, że skierował swoje słowo, które jest w Piśmie Świętym. I chodzi za mną to, od kiedy się dowiedziałem, że przyjadę tutaj, że będziemy wspólnie się cieszyć i wspólnie Pana Boga uwielbiać, to słowo za mną chodzi i jestem przekonany, że to nie za mną chodzi słowo, tylko że po prostu to jest słowo od Boga dla wspólnoty Agaliazis. To jest słowo, które dobrze myślę, że znacie, ale chciałbym je przeczytać
I chciałbym, żebyście odebrali to słowo, jak pisane do was. To jest list świętego Pawła do Filipian, ale chciałbym, żebyście nie słuchali tego, że Paweł pisze Filipianie. Kim są Filipianie? To są mieszkańcy Filipi, czyli miasta bodajże w Grecji. I ten list powstał prawie 2000 lat temu. I my często tak traktujemy Słowo Boże jako coś, co powstało 2000 lat temu. I my możemy posłuchać i coś dobrego z niego wyciągnąć, jakąś naukę. Ale żeby to było do mnie, to nie. Słuchajcie, posłuchajcie tego słowa jako słowa kogoś. Ten autor jest nawet mniej ważny. Ale jako słowa kogoś, kto pisze do ciebie. Kto pisze do ciebie, jakkolwiek masz na imię. Kto pisze do ciebie, który tutaj jesteś. Do nas wszystkich. I który kieruje to słowo do nas wszystkich, żeby nam pokazać, jak dalej przez kolejne 40 lat i przez kolejne 40 lat i wasze dzieci i wnuki przez kolejne 40 lat i tak dalej, daj Boże, mają żyć. Paweł pisze tak. Dziękuję mojemu Bogu zawsze, gdy was wspominam. W każdej mojej modlitwie dziękuję Mu zawsze z radością za to, że pomagacie szerzyć Ewangelię od pierwszego dnia aż do obecnej chwili. Jestem bowiem przekonany, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, ukończy je do dnia Chrystusa Jezusa. Mam prawo tak myśleć o was wszystkich, gdyż noszę was w swoim sercu i wy wszyscy macie udział w tej samej łasce, której ja dostępuję zarówno wtedy, gdy jestem w kajdanach, jak też gdy bronię Ewangelii i ją umacniam. Bóg mi świadkiem, jak bardzo zależy mi na was wszystkich. Dlatego modlę się, aby wasza miłość coraz bardziej wzrastała w poznaniu i wszelkim zrozumieniu. Abyście umieli rozeznać to, co słuszne. I abyście dzięki temu pozostali czyści i nienaganni do dnia Chrystusa, przyniosąc owoc sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa na cześć i chwałę Bożą. Chcę, bracia, abyście wiedzieli, że przeciwności, które mnie spotkały, spowodowały jeszcze większe rozszerzenie się Ewangelii. Otóż jest już jawne w całym pretorium i u wszystkich innych, że dla Chrystusa noszę kajdany. Dzięki temu coraz więcej braci w Panu, ośmielonych moimi kajdanami, z niezwykłą odwagą i bez lęku głosi słowo. Posłuchajcie teraz. Niektórzy, co prawda, robią to z zazdrości i przekory. Inni jednak głoszą Chrystusa z szczerym sercem. Ci ostatni czynią to z miłości, wiedząc, że moim zadaniem jest obrona Ewangelii. Tamci zaś głoszą Chrystusa dla własnej chwały i nieszczerze, chcąc powiększyć jeszcze ucisk moich kajdan. I co z tego wynika, pisze Paweł? Tylko to, że na wszelki sposób, na pokaz, czy też naprawdę głosi się Chrystusa. To mnie raduje i będzie radowało. Tak pisze Paweł. Nic nie dodałem od siebie, żadnego słowa. Słuchajcie, myślę, że to jest też przesłanie Pana Boga, które Pan Bóg nam zostawia na taką praktyczne robienie tego, co robimy. Że czasem coś robimy, czasem głosimy Chrystusa w ten czy inny sposób i zastanawiam się, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Bo ktoś mi powie, tak nie można. Albo to nie jest dobrze, bo my tak nie robimy. Albo powie, oni tak robią, to oni robią lepiej. I Paweł pisze, i co z tego? I co z tego? Tak czy tak, Chrystus jest głoszony. A to o to chodzi. Czy głosisz Chrystusa tańcem? Czy głosisz Chrystusa śpiewem? Czy głosisz Chrystusa rogiem z kozy z Izraela? Czy głosisz Chrystusa flagą? Czy głosisz Chrystusa w jakikolwiek inny sposób? On jest głoszony. On jest głoszony. I dzięki temu wszyscy mamy udział w tej Ewangelii. Nie możemy powiedzieć, że jak Jarek czy Marek grają na rogu z kozy z Izraela, robią lepiej niż ktoś, kto modli się na różańcu w swoim pokoju. Nie możemy tego powiedzieć. Ale głosisz Chrystusa na ten sposób. I chwała Ci za to. I mojej babci chwała za to, że siedzi w pokoju i modli się na różańcu. I wszystkim tym, którzy modlą się w inny sposób. Ksiądz Jan Kaczkowski, który nie żyje już, to jest ten opiekun hospicjum z Sopotu. On mówił, że szanuj Pucku. No to Sopot, Puck, no to umówmy się. Hospicjum na Pomorzu. Więc on mówił tak.
Szanujmy swoją wrażliwość. Szanujmy swoją wrażliwość. I czasem jest tak, że na przykład ktoś wejdzie, popatrzy na ciebie, jak grasz na rogu z kozy i co on robi? Po co? Jak? Nie? A czasem i zdarzy się to może, że ty, który uwielbiasz tutaj Pana Boga w ten sposób, spojrzysz na kogoś, kto mówi różaniec i nie powiesz tego na głos, ale pomyślisz, kurczę, po co to klepać tyle w ten sposób? Może nie i chwała Bogu, jeżeli nie, ale może się taka myśl pojawić. I on właśnie mówi, to mi zostało w głowie, szanujmy swoją wrażliwość, bo każdy głosi Chrystusa na ten czy inny sposób. I do jednego dotrze to, do drugiego co innego. Do jednego flaga, do drugiego róg z kozy, do trzeciego różaniec, do czwartego Pismo Święte, do piątego adoracja, do szóstego tylko świadectwo kogoś. Do siódmego to, jak ktoś gra na perkusji, czy na basie, czy na gitarze i to dla niego będzie sygnał, że Bóg działa. Ale słuchajcie, to nie ma większego znaczenia, bo Paweł pisze o tym, że nawet jak ktoś głosi go nieszczerze, to co z tego? Co z tego? Słuchajcie, bo Chrystus jest głoszony. Dlatego na koniec już chciałem powiedzieć, dzięki za to, że jesteście i że robicie to, co robicie. Pomimo wszystkiego, co się dzieje dookoła, pomimo wielkich trudności, które spotykają pewnie i wspólnotę, i was, i wasze rodziny, i wiecie, o co chodzi, nie? Dzięki za to, co robicie i kontynuujcie tak, bo Chrystus jest... Kontynuujcie to, co robicie w ten sposób, tak jak was Boży Duch prowadzi, bo w ten sposób Chrystus jest głoszony, a my jesteśmy po to tutaj, żeby głosić Chrystusa, żeby powiedzieć tak, żebyśmy każdy mógł powiedzieć, ja się niczego nie boję, bo jest Pan Jezus. Ja się nie boję tego, co ktoś mi powie, bo jest Pan Jezus. To, co ksiądz Jan powiedział, co Irenka powiedziała, co mówi... Mówi pewnie wielu z was może tak powiedzieć, nie? Ja jeszcze nie. Także... Oczekuję, czekam chwili, jak śpiewa TGD, nie? Czekam chwili, ale może nastąpi. Ale módlmy się o to, żebyśmy mogli właśnie powiedzieć, że ja się niczego nie boję, bo Pan Jezus jest, nie? Ja jestem, to On powiedział. To wczoraj było, przyjechałem do domu, to internet mi działa, nie? To moja mama mówi, no to obejrzymy sobie Szóstaka przy kawie rano. Wczoraj to było, dzisiaj jest co? Sobota. No to wczoraj to było. No i właśnie Szóstak mówił o tych słowach, Adam Szóstak. Ja jestem, nie? Jestem. Na to słowo, nie? Że czasem, ja tak zrozumiałem, ja nie wiem, co chciał powiedzieć, ale ja tak zrozumiałem, że znaczy, w tym sensie, że może to mnie dotknęło, ale że po prostu Pan Jezus jest. A my często żyjemy tak, jakby Go nie było, chociaż nasze czyny, nasze słowa nawet pokazują co innego. Ale w moim sercu ja zapominam, że Jezus jest. I na przykład ja się boję, co będzie jutro. Nie? Co będzie jutro? I ja się boję. Ale Jezus jest. Czy to od ciebie zależy, co będzie jutro? No nie. No nie, chyba nie. Na pewno nie. Słuchajcie, no to myślę, że tyle. Dzięki wam za to, że jesteście. Niech was Bóg, niech was Duch Boży umacnia w tym wszystkim, co robicie. Nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze, to też święty Paweł powiedział. I alleluja, dzięki wielkie. Pozdrawiamy wszystkich internautów. Można to zalajkować? Słuchajcie, zawsze chciałem to zrobić. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie nasz kanał. Dzięki wielkie. Dzięki, wszystkiego dobrego.
takim razie chciałem internautom powiedzieć, że ksiądz Marek nie chce teraz mówić, więc czekamy na łapki w górę, słuchajcie. Więcej łapek. Nie zaczynamy, jak nie będzie stół. YouTuberzy mówią tak, bo ja oglądam. Słuchajcie, umówmy się tak, jak będzie 100 łapek w górę pod tym filmem, to w przyszłym tygodniu pojawi się nowy. Znaczy tego nie wiem, nie chcę obiecywać, ale pojawi się nowy. No, w piątek. Tak Aga powiedziała, że teraz taka kumulacja księży. Tak, tak, lecieliśmy po skrajnościach teraz środek. Czyli najpierw ktoś z cudownym, niesamowitym doświadczeniem, później ktoś niesamowicie młody, energiczny, a teraz środek. Już się tymi Filipianami się zasugerowałem, ale cofam się do Efezjan. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. I teraz to zdanie. Efezjan 1,4. W nim bowiem wybrał nas. Właśnie. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. Króciuteńko, ale chciałbym o tym powiedzieć. Moja czcigodna, kochana mama Zofia modli się w kościele. Panie Boże, no mam męża, chciałbym mieć potomstwo. Co ty na to? I w tym dniu oczywiście słowa Ewangelii. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Nie wiem, czy to ją ucieszyło, czy zasmuciło, ale powiedziała, dobrze, jak mi je dasz, to ja ci je oddam. To było przed moim poczęciem. Oczywiście sposób poczęcia taki normalny, małżeński, wiadomo, bez wyjątków. Był tylko jeden wyjątek oczywiście w historii zbawienia, niesamowity, cudowny. Ale niedługo się pojawiłem i później dziwiłem się takim podpytywaniom, a czy lubisz religię, katechezę, kościół? Powiedziałem, no, generalnie tak. Może chcesz być ministrantem? Nie. Ale na katechezę bardzo lubię chodzić. I rzeczywiście tak bardzo cierpliwie czekała do tego momentu, kiedy pojechałem po prostu na łazę. Co prawda, nie wiem, czy cierpliwie czekała, bo się z nią o to pokłóciłem. Najpierw z chęcią pojechałem na spotkanie z Janem Pawłem II, a później było tak, że powiedziałem, masz tu kasę, idź kup Pismo Święte u ojca Antoniego, jedziesz na rekolekcję. Powie, żadnej kasy nie chcę, Pismo Świętego nie kupuję, na rekolekcję nie jadę. Ona ryczała w jednym pokoju, ja w drugim. To był taki, wiecie, no, młodzieńczy bunt. Dlaczego byłem zbuntowany? No bo byłem zbuntowany. Ale generalnie byłem oprócz tego buntu posłusznym dzieckiem. I dla świętego spokoju, kiedy już się wyryczaliśmy obydwoje w dwóch pokojach, wziąłem tą kasę, poszedłem, kupiłem Pismo Święte, pojechałem na rekolekcję. I to była wspólnota Hallelujah. Hallelujah. Moich pięknych 16 lat. To jest potrzebne do tego, co chcę powiedzieć o Agaliazis. Dlatego wybaczcie za ten wstęp. Ale oczywiście ogień niesamowity, radość wielka. Jak wróciłem z tych rekolekcji, one były oczywiście po oazowemu prowadzone. To były stopnie oazowe. Wtedy spotkałem Janusza Wróbla, Elę Bobowską, a przez nich spotkałem księdza Jana Kruczyńskiego, tutaj obecnego. Także jako nastolatek go spotkałem. Cieszę się ogromnie, że już wtedy go słuchałem. I zawsze, wiecie co, ja nie rozumiem tego, co on mówi. Natomiast to było przedziwne, to było jak z Panem Jezusem, bo ksiądz Jan już wspomniał o tej Ewangelii o idących do Emaus, prawda? Że on im pisma wyjaśniał, tłumaczył,
Serce w nich pałało, ale nie rozumieli z tego, o czym mówił. Ja mniej więcej miałem takie samo odczucie. Ja nie rozumiałem, o czym on mówi. A serce po prostu było niesamowite, no nie? Kończył homilię, mi się chciało żyć, mi się chciało kochać Pana Jezusa. Ja nie za bardzo wiedziałem, co on powiedział, no nie? Bo to było takie, takie wizjonerskie niesamowicie, dla mnie takie dziwne, no nie? Ale czułem ten żar, ten ogień niesamowity. I pewnie trzeba było gdzieś tam dorastać do tego, żeby chociaż jakąś tam kapkę rozumieć i przyjąć do siebie, a przede wszystkim tym żyć. I to, czego doświadczyłem później też we wspólnocie Hallelujah, to było to, że ja się cieszę, że ona jest, żyje, działa, ewangelizuje, robi dobrą robotę dla Pana Jezusa. Natomiast przyszły takie trudne chwile, ja się schroniłem w seminarium. Schroniłem się, bo przyszedł ten moment, kiedy pojechałem na drugi stopień na rekolekcję i Pan Jezus przed księdza Jurka Rzeczowieckiego powiedział: chłopak, idź do seminarium. I rzeczywiście to był to jedno 20 minut kazanie. Ja się modliłem przed obrazem Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, tej z Gichenia. Ja wiedziałem, że idę do seminarium. Co prawda twierdziłem, że się do tego w ogóle nie nadaje, ale wiecie, to bardziej jakoś serce niż umysł działało. Natomiast jak już poszedłem do seminarium, to był taki motyw, że wtedy były te trudne momenty w historii wspólnoty Hallelujah i wtedy takie, no, dużo takich poranień. I ja się teraz cieszę, dlatego że właśnie we wspólnocie Agaliazis, która w jakiś sposób w tym trudnym czasie, kiedy wspólnoty przeżywały we Wrocławiu, różnych podziałów, różnych odejść, ona wytrwała cały czas przy tej kochanej parafii świętej Anny, czyli z łaski. Bo Anna to łaska. Jak już trafiłem do wspólnoty Agaliazis, a to był chyba, nie wiem, drugi czy trzeci rok kapłaństwa, Grażynka, kiedyście mnie zwerbowali na rekolekcję. Do Leśnej, no nie? Już nie pamiętam, Ela tam coś mówi. To znaczy tak, Wojtka od uwielbienia, to znam go jak był chłopakiem z szóstej klasy szkoły podstawowej, jak miał 12 lat. Dlatego słuchajcie, niektóre relacje są niesamowite i długie. Natomiast dlaczego o tym mówię? Bo takie poranienie, którego gdzieś tam doświadczyliśmy, bo Boże dzieło, które się tam rozwijało i dalej się rozwija, ale wiadomo, że diabeł w to w różny sposób będzie uderzał. O tym ksiądz Kuba przed chwilą mówił, żebyśmy się tego nie bali. I każde Boże dzieło będzie uderzone. I Pan Bóg w tę wspólnotę uderzał, we wspólnotę Hallelujah. Natomiast ja niesamowicie cieszę, bo dla tych, którzy wytrwali, następował czas odrodzenia. Tutaj ksiądz Andrzej Siemieniewski, dzisiejszy biskup, no niesamowity człowiek. Ten czas, gdzie on cierpliwie słuchał, gdzie się modlił, gdzie wyjaśniał. Cudowna rzecz, naprawdę. I to był też owoc takiej niesamowitego wytrwania i wytrwałości. I takiego błogosławieństwa, którego też doświadczają dzisiaj i będą doświadczać. Tym Pan Bóg prowadzi, ale doświadczając tych trudów, poranień, ciesząc się jednocześnie, że Pan Bóg dał taką ogromną łaskę wytrwania, odrodzenia, przemiany, gdzieś tam w moim sercu pozapadały takie różne rzeczy. Ksiądz Jan tutaj mówił o tym, jak Pan Bóg przez niego łamał pewne bariery, schematy. I właśnie to, czego doświadczyłem we wspólnocie już Agaliazis, to było tak, że po pierwsze to zyskałem, jak tutaj na tym filmie było. Często się to powtarzało. Czym jest wspólnota? Różne były hasła, ale to jedno było takie też mi bliskie. Rodzina. Rodzina. I słuchajcie, Pan Bóg zaczął leczyć serce. Pan Bóg zaczął przemieniać. Pan Bóg dotykał niesamowicie. Tworzył relacje, przyjaźnie, które trwają do dzisiaj, do teraz. Lata całe. Dlatego tworzył mnie na nowo, rodził mnie na nowo. Wiele rzeczy jeszcze ma do zrobienia, ale to, co już uczynił, właśnie przez cierpliwość, przez miłość ludzi, przez zdolność wybaczania, przez to, że o mnie walczyli, przez to, że też potrafili mnie w jakiś sposób zostawić samego, nie w znaczeniu takim, że mnie zostawili, tylko mówię, niech się przekona, niech zobaczy, niech,
niech poniesie konsekwencje, ale w taki dobry, niesamowity sposób, jednocześnie mając tak serce otwarte, że jak przyjdę, to przyjmą mnie jak ojciec syna marnotrawnego. I doświadczyłem tego no niesamowicie, bo trwając lata we wspólnocie, no nie sposób jest się ukryć, nie sposób jest się ukryć. To przeżywają teraz moi parafianie, bo już 10 lat z nimi jestem. No nie sposób się ukryć, nie sposób. Ani parafianie się nie ukryją, ani już poróż się nie ukryje. No nie? Wszystko będzie wychodzić po kolei. Natomiast to właśnie przez to, że we wspólnocie Akaliazis Pan Bóg dał te relacje, tworzył na nowo, ja jestem w stanie z taką no, odwagą wychodzić. Pamiętam takie 3 lata temu, przed naszym takim parciem na uwielbienie, przed tym ożywieniem niesamowitym, przeżywałem taki kryzys na parafii mojej. Przychodziły takie myśli: Marek, przegrałeś sprawę, po prostu poraniłeś tak ludzi, nie są w stanie ci już wybaczyć. Najlepiej to proś o zmianę parafii, idź do księdza biskupa, zaczynaj od nowa. Wiecie, to wtedy było od nowa to samo. Natomiast no, w myślach byłem zesłany gdzieś tam z wstrzymaniem funkcji kapłańskich. No słuchajcie, różne rzeczy, no takie przychodziły do głowy, że to się jakoś tak w głowie nie mieściło. I podjąłem wtedy nowennę pompejańską, chwyciłem za różaniec, zacząłem się codziennie modlić. Ja miałem problem z 1/10, przepraszam, że się publicznie przyznaję, żeby być jej wiernym. A to wiecie, wszystkie 3 części, a jeszcze 4, plus tego brewiarz, plus tego inne rzeczy. I słuchajcie, to był cud, że wytrwałem. Oczywiście myśli nie ustępowały, to były tygodnie. A jest taka, była zasada, oczywiście bardzo formalnie to potraktowałem, że w nowenie pompejańskiej jest coś takiego, że w jednej intencji to odprawiasz. A ja sobie tak myślałem, tak po żydowsku, ale w dobrym tego słowa znaczenie, jak to w 1/3 umieścić, no nie? I to było tak, o przemianę i przebudzenie w parafii przez osobiste nawrócenie księdza proboszcza. Takie 2 w 1, no nie? I rzeczywiście po iluś tygodniach modlitwy zelżały te myśli. Słuchajcie, to były tygodnie, to były miesiące, to szło tak falami. Diabeł wiedział, o co walczy. Diabeł wiedział, o co walczy. I później zaczęły się te niesamowite rzeczy dziać właśnie poprzez uwielbienie. Później doszło do tego, że zaczęły się msze święte wotywne w parafii. I to już wiedzą o tym niektórzy, namawiałem bardzo, pojedźcie na rekolekcję, pojedźcie na rekolekcję. Nie miałem siły przekonania ani mocy. Dzieliłem się doświadczeniem, ale to świadectwo, wiecie, najtrudniej być proboszczem we własnej parafii, to znaczy prorokiem we własnym kraju. No ale wspólnota przyjechała, uwielbiła Pana Boga. Msza święta wotywna do Ducha Świętego dotknęła serc. I przyszli do mnie ludkowie ze wspólnoty, powiedzieli, twoi parafianie na rekolekcję jadą. Ja mówię, Boże kochany, tyle lat zachęcałem, tyle lat prosiłem, no ja tu nic. I w końcu poszło. Piękne było to niesamowite, że jak pojechaliśmy na te rekolekcje, mieliśmy też trudne chwile, trudne momenty w tym znaczeniu, że to jest to, że jak jesteś we wspólnocie i wzrastasz w niej, to się otwierasz. I ryzykujesz tym, że będziesz innych ranił i że inni ciebie poranią, że Pan Bóg będzie musiał otworzyć twoje serce innych i wlać tam później przez lekarstwo miłości cierpliwej Bożej właśnie uzdrowić serce. I zaczęły się właśnie trudne momenty, kiedy usłyszałem takie czy inne trudne słowa i doświadczenia i ból serca. Powiedziałem, słuchajcie kochani ludkowie, to jest znak, że nie jesteśmy w sekcie. To znak, że jesteśmy we wspólnocie kościelnej. I mówię, kochani, musimy trwać dalej. Pan Bóg odkrywa pewne rzeczy w nas. I mówię, ja ręczę za tych ludzi. Oni są słabi, oni muszą się zmieniać i nawracać. Ale z drugiej strony są oni kochani, bo jeżeli dalej kochają takiego księdza jak ja, po tylu latach, po tylu przejściach, to słuchajcie, jest w nich łaska, jest w nich moc. I pamiętam jedna, druga, trzecia rozmowa, rozmawialiśmy. I rzeczywiście to było coś niesamowitego, bo zaczęły się tworzyć takie relacje, że wiecie, to może dziwnie zabrzmieć, ale żeby proboszcz ze swoimi parafianami o Panu Bogu rozmawiał,
To jest coś niesamowitego. Ja wiem, że to się może wydać dziwne, ale można być w parafii, można oficjalnie, księże proboszczu, przygotowujemy się do komunii, do bierzmowania, robimy akcje, obchodzimy odpust. Naprawdę, to wszystko jest piękne i ważne, ale wiecie, porozmawiać o Panu Bogu serce w serce, złożyć świadectwo, podzielić się tym, jak Pan Bóg działa, to nie jest takie proste. To nie jest takie proste. A właśnie zaczęło się to od tego uwielbienia, że zaczęliśmy razem uwielbiać Pana Boga i pamiętam taki wieczór po rekolekcjach letnich. To było wtedy, kiedy uwielbialiśmy Pana Boga należąco. Przepraszam, ja muszę o tym powiedzieć. Jadzia się położyła. Mówię, Stachu, zapodaj tam jakieś bity. Stachu zapodał. Tekst poszedł, że uwielbiamy Cię, Panie Boże, należąco. No później diakonia, jak dochodziła, to się kładła, no nie? I animatorzy przychodzą, patrzą, a ci leżą i uwielbiamy Cię, Panie Boże, należąco, należąco. Nie ma sprawy. Jeszcze animatorzy, mówię, znieśli, no jakoś dołączyliśmy się. Później wstaliśmy, schemat, stoimy, uwielbiamy. I podchodzą do mnie, może by tak należące. Mówię, słuchajcie, no jeszcze animatorzy, jeszcze wspólnota, rozumiem, ale na rekolekcjach są ludzie zaproszeni, goście. I wiecie, tak we mnie to walczyło. I po prostu powiedziałem, dobra, słuchajcie, należąco. Położyła się diakonia, położyli się animatorzy i zaczęliśmy uwielbiać Pana Jezusa należąco. Ludzie wchodzili, najlepsze to było taki Mateusz, no nie, to była taka pogoda przedburzowa i taka duchota, takie zmęczenie. A Mateusz, kochany Gycionko, idzie i mówi, kurczę, no ja bym Pana Boga tu pouwielbiał tak należący, już tak zupełnie siły nie mam. Mateusz, nie wiem, czy ja dobrze mówię, ale sens oddaję, no nie? On wchodzi, patrzy, a ci leżą. I należąco, no nie? Mówię, Boże kochany, następni przychodzą, no ale wiecie, i zaczynają się dołączyć, i co robią? No? I kładą się i zaczynają śpiewać. I słuchajcie, ponad 100 osób należąco. Później było turlająco. Później było no, nie, ze 40 minut po prostu uwielbienia. Oczywiście, no wiecie, no, jesteśmy różnych formatów. Znaczy, no i młodsi, starsi. Szczupli i tak dalej. I po prostu no, to pewnie przezabawnie to wyglądało. I trzeba było się tak, przepraszam, ale wygubić na Pana Jezusa. I później dalej, nie wiem, czy to w tym samym dniu był ten tunel ognia, czy to w innym dniu, w każdym razie poszło. I pamiętam, jak wtedy usiedliśmy z parafianami na takiej ławeczce, chyba we dwie czy we trzy osoby, i zaczęliśmy tak niesamowicie głęboko mówić o Panu Bogu, o modlitwie, o poście, który później podjęliśmy, jak wróciliśmy z parafii, o uwielbieniu 24-godzinnym, które było dopełnieniem później tego postu. Mówię, Boże, to jest to, to jest to. Oczywiście ja wiedziałem, że nie będzie łatwo, ja wiedziałem, że będą próby i doświadczenia, że będą i w nas uderzać, że nasza jedność będzie nadwyrężona, że znowuż się, tak jak przed wspólnotą odkrywam, tak przed parafianami się jeszcze bardziej odkrywam, że im pewnie dołożę. Nie dlatego, że chcę, tylko dlatego, że potrzebuję ich miłości, żeby być uzdrowionym, a oni potrzebują mojej i swoich słabości, żeby oni mogli też być uzdrowieni. Ale mówię, to są te niesamowite relacje, które Pan Bóg tworzy i w których Duch Święty rzeczywiście może działać. Rozwija się to dalej i tak mówię, Panie Boże, no oporów tak, no 60 kilometrów, jakby nie patrzeć, daleko i nie. Jeździć chcę bardzo i trzeba, ale tak bym chciał, Panie Jezu, żeby tego uwielbienia było więcej na miejscu. Nie dlatego, że... No, ale wie, no, zanim dojadę, zanim wrócę, no Boże, to już po północy, no nie? Umordowany, męczony człowiek, następny dzień do szkoły, a tu za chwilę mówię, no to księże, uwielbiamy, no to się skrzykujemy. Czasami nam wyjdzie raz na tydzień, czasami dwa, trzy razy na tydzień. I mówię, Boże, jest, następne pragnienie serca jest. Mogę wejść i po prostu być i zacząć śpiewać, uwielbiać Pana Boga i klęknąć przed Najświętszym Sakramentem z nimi i po prostu uwielbić Pana Boga i ewangelizować i mówić, i dzielić się świadectwem.
życia i sprawiać, że inni zaczynają innych zapraszać, mówić, przekonywać, modlić się. Rzecz niesamowita, po prostu niesamowita. A teraz to, dlaczego wspomniałem o kochanej wspólnocie Hallelujah, bo ona przeszła te wszystkie ogromne trudy, ogromne doświadczenia. A gdzieś tam ten, ja w seminarium zostałem oszczędzony, ale jednocześnie było przez tych kochanych braci i siostry, którzy gdzieś tam odeszli, którzy się jakoś pogubili, no to ostre słowa się słyszały na swój temat. I jakoś to serducho było poranione. I Pan Bóg jakoś tak nas wezwał niesamowicie do tego, żeby pójść w stronę takiego ekumenizmu, ale nie łatwego ekumenizmu, wiecie, na zasadzie takiej taniej sprzedaży siebie, rezygnacji z tego, co jest cudownym bogactwem Kościoła, bo to nie żaden ekumenizm, ale jednocześnie odkrywając to bogactwo, w którym jesteśmy, jednocześnie zachwycać się tym, jak Pan Bóg innych obdarowuje. I zaczęło się kalisz i przyszedłem pokornie jako prezbiter, ksiądz do diakonii modlitwy i się spytałem pokornie, czy pobłogosławicie, bo takie mam pragnienie pojechania do Kalisza na pierwszą konferencję. I tam Ola pojechała i Mateusz był i jeszcze tam zaprzyjaźnione małżeństwo i pojechaliśmy. Najciekawsze to jest to, że przepraszam Mateusz, ale myślę, że to nie jest tak strasznie prywatne, osobiste, więc mogę mówić. Dostawał SMS-y ostrzegawcze, ty tam nie jedź, no nie, bo tam będą tak takie w ogóle rzeczy, no nie. A Randy Clark, jak on mówił o Eucharystii, jak on mówił o prawdziwej obecności Pana Jezusa w Eucharystii, to myśmy takie oczy robili i wtedy demon się odezwał. No, takie niesamowite to było, bo on mówił, ja znam teologię taką, taką, taką i mówią bracia nasi, ci ortodoksi i katolicy, oni mają największą wiarę w prawdziwą obecność Pana Jezusa w czasie właśnie Wieczerzy Pańskiej. I w tym momencie wycie. Chwila ciszy, wynieśli delikwenta, bo była tam oczywiście posługa modlitwy o uwolnienie. I Randy powiedział, widać komuś to się nie podoba. Widać komuś to się nie podoba. Nie? I tak się zaczęła nasza przyjaźń. On niesamowicie mówił o takiej jedności, mówił bardzo z ogromnym szacunkiem o chrześcijanach, o siostrach i braciach. Właśnie w Kościele Katolickim, o tym przebudzeniu też, jakie Pan Bóg daje, odnowieniu serca. To nas tak ujęło, że zeszliśmy z góry z Olą do dołu i zaczęliśmy rozmawiać z Jerzym. I tak się zrodziła nasza relacja, przyjaźń, znajomość i takie doświadczenie. Pojechaliśmy później do Kalisza na taką niesamowitą modlitwę. To nawet nasi też i parafianie byli. Po prostu płakaliśmy przed Panem Bogiem na kolanach, przepraszając za grzech podziału, za te wszystkie zranienia. A łzy teraz mi do oczu przychodzą. Z ogromnym szacunkiem i z miłością modliliśmy się za siebie nawzajem, będąc świadomi, że my nie chcemy taniego pojednania i taniej jedności. I wiemy, że to nie będzie prosta droga. I wiemy, że będziemy za to obrywać. Ale będziemy się o to modlić. Będziemy za tym tęsknić. Będziemy o to prosić Pana Boga. I prosiliśmy na kolanach. I nie zrezygnowaliśmy z tego. Zaprosiliśmy go na rekolekcję. I najcudowniejsze i piękniejsze było to, możecie sobie posłuchać, bo taka teza jest dostępna, jak on nam mówił o noszeniu słowa. I jaki przykład dawał? Maryi, która przyjęła słowo, która poczęła to słowo w swoim łonie, która nosiła, żeby je urodzić, żeby wydać owoc. Tam przynajmniej z 1/3 czy 1/4 katechezy to była o niej. On mówił, bo ja mówię do moich braci i sióstr katolików, ja wiem, że nie Maryję kochają, że nią cenią. To było dla mnie niesamowite doświadczenie. I później to ojcowskie serce Boga, które mieliśmy na rekolekcjach. I Pan Bóg właśnie łamie te schematy. I to nie chodzi o, mówię, jakieś tanie pojednanie czy jakiś tanie ekumenizm, ale drogę miłości, która boli, ale która łamie po prostu te schematy, łamie te bariery opory. Cudownie to ksiądz Jan mówił. Wśród katolików z różnych miejsc, prawda, tu górale, tu Ślązaki. Jaki podział? Ci stosowna, ci skądś tam. Nie wiem, na czym to polega, ale tak gdzieś tam mówili, no nie? Czy wrocławiacy i poznaniacy, to między kibicami jakie były rzeczy, nie? Słuchajcie, można być w jednej wspólnocie, w jednym kościele i tak naprawdę być podzielonym, bo tak naprawdę kryterium podziału to grzech. I to, czego doświadczam właśnie we wspólnocie, to jest to, że Pan Bóg no, nowe rzeczy czyni i powołuje. A paradoksalnie
Taki to jest Boży paradoks. Na początku tego roku pracy, czyli gdzieś październik, właśnie było takie spotkanie diakonii i Ola mówiła, mam takie przekonanie w sercu, że Pan Bóg chce nam tak nas poprowadzić w głębie tej mądrości i bogactwa, jaką mamy w Kościele katolickim. Tak, żeby później z tym bogactwem i zdzieleniem wychodzić się. I wtedy wyszła myśl, żeby powierzyć się Matce Bożej właśnie w naszym roku jubileuszowym. Dlatego właśnie prośba jeszcze też, żeby te teksty sobie wziąć jeszcze dzisiaj, przeczytać, żeby to było takie troszeczkę przemyślane. I jutro tym tekstem na zakończenie Eucharystii albo po kazaniu będziemy się modlić, powierzając się Jezusowi Chrystusowi na nowo, na tym nowym etapie naszej drogi, właśnie przez jej wstawiennictwo, jej posługę, jej niesamowite matczyne serce. Wyszukałem taki księdza Kozłowskiego, Józefa Świętej Pamięci. Niesamowite, cudowne jest to zawierzenie i tak już ujęło moje serce. Trzeba było trochę zaktualizować, dowspólnotowić, no nie? Żeby tak pasowało do nas, ale podpisałem legalnie, że na motywach księdza Kozłowskiego, żeby nie było, że prawa autorskie gdzieś tam złamane. I cieszę się, bo pragnienia mojego serca gdzieś tam są wypełniane i pragnienie jedności i żebyśmy byli, dążyli do tego, żebyśmy być w jednym Kościele, żeby cenić niesamowite to bogactwo, które mamy, a jednocześnie nikogo tym nie ani nie razić, nie ranić, tylko z miłością dawać i służyć. I na koniec powiem coś takiego, tak przez długie lata, Wojciechu, kochany niesamowicie, tworzyłeś prawie 90% diakonii uwielbienia. To były długie lata. Długie lata, wyszedł, no ale wypomnę mu to, przypomnę, podziękuję. Jest. Przez długie lata tworzyłeś 90% diakonii uwielbienia. No nie. A ja sobie tak marzyłem, Boże, żeby dodać do tego jeszcze drugą gitarę, żeby dodać do tego klawisze, żeby jakaś perkusja zagrała. Panie Boże, ale przychodzi czas realizacji marzeń. Śpiewamy pieśni. Mówię, Panie Boże, ale ja bym tak chciał. Ja wiem, że się wyrywam i że mikrofon trzeba mi zamierać, bo fałszuję jeszcze za głośno. Nie? Niektórzy się śmieją, że ja bez mikrofonu mogę śpiewać i tak jak przed mikrofon. Nie? Ale takie miałem pragnienie, Panie Boże, żeby śpiewać pieśń, ale jednocześnie, żeby zacząć tak śpiewać, tak po prostu jak przyjdzie, jak dasz, Panie Boże, natchnienie i żeby to powtarzać. Ja już to tam powtarzałem, no, Wojtek mnie uciszał, no nie? Potem zawsze dodawałem różne rzeczy. Spokojnie, to nie o to chodzi, że chcę ci przykrość robić, no nie? Miałeś wiele racji pewnie, ale gdzieś aż serce się rwało. A teraz mówię, Boże, przecież my śpiewamy nową pieśń. Przecież się wchodzi w Duchu Świętym z tekstem, z tym słowem, które Pan Bóg daje i to można wyśpiewać. Nie wiem, czy też czuliście w czasie tego uwielbienia. To uwielbienie było od początku uwielbieniem, to co my mówimy. Nawet jak się nie czujesz komfortowo, zaczynasz z trudem, musisz się zaprzeć samego siebie. Z dzieciaczkami kochanymi, nie dla dzieci, tylko z dziećmi razem zaczynamy uwielbiać, ale uwielbiamy, uwielbiamy, przełamujemy. Ja tam jeszcze jakieś parafialne sprawy, śluby, nieśluby, informacje do mnie docierają. I mówię, Panie Boże, ale jestem tutaj, tak jaki jestem, z moją umnością. I z czasem czuję, że wchodzę coraz głębiej, wchodzę coraz bardziej. Ta obecność Boża coraz bardziej mnie ogarnia. To słowo zaczyna coraz bardziej mnie dotykać. Mówię, Boże, to jest to, o tym marzyłem. I to nie o to chodzi, że w każdym uwielbieniu na mój rozkaz, Panie Boże, to ma być tak, jak ja chcę. Jak Ty mi to dasz, to jest Twoja łaska. Ja Ci za to będę wdzięczny. Ale nawet gdyby tak nie było, bo czasami są trudne uwielbienia i trudne spotkania, to jest to piękne i warte przed Panem Bogiem. Bo On jest godzien uwielbienia, to co Marcin powiedział. Niezależnie od tego, w jakiej kondycji jesteśmy, jak się czujemy. Pamiętam z Twojej kateches, wiele słuchałem, taki fajny motyw, że jak ktoś do Ciebie podchodzi, Ty to chyba musiałeś mieć taki super tydzień, Ty tak uwielbiasz Pana Boga. Nie, no akurat był taki trudny. Takie doświadczenie było, no nie? No to, ale nie widać tego podobnie. Mówię, no i o to chodzi. I o to chodzi. I o to chodzi, nie? Bo Bóg jest godzien uwielbienia zawsze. Ale Bóg daje nam tę łaskę taką niesamowitą. I później już
zaczęliśmy wchodzić w uwielbienie, a to, jak parafianie mogą zaświadczyć, w jaką też głębię wchodziliśmy w uwielbienia, jak doświadczaliśmy takiego Bożego dotyku obecności. I cieszę się z tego, że dzielimy się Słowem. Mają obrazy, mają przekonania, mają słowo poznania. Mówię, Boże, moi parafianie, ale to jest cudowne. Wreszcie gadamy tym samym językiem. No nie, nie w znaczeniu, że chcę powiedzieć, że czekałem na biedne środki. Nie, nie, zupełnie nie. To, żeby tak tego nie odbierać, mówię, bo to jest moją ogromną radością. Ja sam wiedziałem, że mając 16 lat otrzymałem to zupełnie za darmo, bez żadnej mojej zasługi. I tyle lat to musiał czekać, zanim właśnie przez posługę wspólnoty Pan Bóg uaktywnił, uruchomił to, co ja próbowałem nieudolnie przez 108 czy ileś lat głosić i mówić. To jest doświadczenie, to jest siła Pana Boga, który działa we wspólnocie. Oczywiście chodzi o to, żebyśmy wzrastali we wspólnotach właśnie w Kościele, bo tak Kościół pięknie naucza, wywodzi się to ze Słowa Bożego, że Kościół to jest Chrystus, to jest przedłużenie Chrystusa. Kościół pełni misję Chrystusa cały czas. On jest Chrystusem. Ktoś powie, Pan Jezus tak, Kościół nie. Słuchajcie, dzisiaj wielu Panu Jezusowi mówi nie. Zresztą jak sam Pan Jezus chodził po ziemi, udowodnił to, kim jest, przez czyny, i tak go odrzucali. I tak przez Belzebuba mówili, czyni te rzeczy. Dlatego tym bardziej słaby Kościół w sensie słabością naszych grzechów, ale jednocześnie święty Jego świętością. Będziemy zachwycać i będziemy jednocześnie odrzuceni. Tego musimy mieć świadomość. Mnie prześladowali, was prześladować będą, ale mnie słuchali, was słuchać będą. Dlatego takie świadectwo prosto, serca płynące i z doświadczeniem. Także dziękuję, hallelujah, za te długie lata i za tą przyjaźń, za wierność, za to, że powstawali niesamowicie i są i trwają, kochają Pana Jezusa. Bo z nich jestem, tam wyszedłem, tam Pana Jezusa poznałem jako Pana i Zbawiciela. Tam się narodziłem na nowo, tam przeżyłem chrzest w Duchu Świętym. I z tym całym bagażem później przyszedłem do Galiazis, mówię, jako jeszcze niewychowany ksiądz. Bo księdza też trzeba wychować, no nie. Nie tylko wykształcić, no nie. Bo tysiąc różnych poranień. I to doznałem w tej rodzinie. Dlatego dołączając się do tego filmu i kończąc, jeżeli miałbym powiedzieć, kim dla mnie jest wspólnota, czym dla mnie jest, to też bym się przyczynił do tego hasła, do tego słowa. Jest dla mnie rodziną. Jest dla mnie rodziną. Amen. Chraba 3. Poszło. Tomaszu, liderze wspólnoty Halleluja, która tu tak często była wywoływana, czy chciałbyś powiedzieć dwa zdania, trzy? Trzy zdania. Jest Tomasz. Tak, kochana wspólnoto, bardzo dziękuję wam za zaproszenie nas do wspólnego świętowania. Nasza wspólnota ma 35 lat. Nasze drogi się schodziły tutaj na tej prezentacji. Było widać od przynajmniej tak 12 lat mniej więcej współpracujemy w różnych dziełach Bożych. Wierzę, że w jedności jest siła, że jesteśmy świadectwem dla świata, kiedy razem stajemy, kiedy nie rywalizujemy, tylko inspirujemy siebie wzajemnie. I tego mojej wspólnocie i waszej życzę, żebyśmy się wzajemnie inspirowali działaniem Bożym, Duchem Świętym i żebyśmy za sobą stawali, żebyśmy ochraniali też swoje plecy z tyłu, żebyśmy potrafili dawać dobre świadectwo o sobie, czyli żebyśmy dobrze o sobie mówili na zewnątrz, bo przez to będzie się chwała Boża jeszcze bardziej objawiała w Polsce, a wierzę też i dalej w Europie. Wierzę, że nasze wspólnoty, to co się dzieje w Polsce, to przebudzenie, działanie Boże, że to jest rzeczywiście taka iskra, która pójdzie dalej. I być może w innych miejscach będą się działy wielkie dzieła Boże.
Tego sobie wam życzę, żebyśmy mieli w tym udział, żebyśmy się zachwycali działaniem Bożym, działaniem Ducha Świętego i wiem, że razem możemy więcej. Amen. Błogosławieństwa Bożego na następne 40 lat, bo według tego słowa to do przyjścia Pana Agaliazis ma trwać i być. Według słowa z listu do Filipian. Tak jest. Amen. Ja chciałem tylko powiedzieć, żeby nie ograniczać Ducha Świętego do Europy tylko, jak tutaj Tomek powiedział. Żebyśmy tak, co najmniej na razie ustalmy Europa, Afryka, a potem się zobaczy. Ja nie wiem, czy Afryka nie jest w lepszej kondycji teraz niż Europa i bardziej stamtąd będziemy potrzebowali pomocy w Europie, misjonarzy, którzy nas wspomogą tutaj w ewangelizacji. W tym kontekście oczywiście świat potrzebuje ewangelizacji, a Europa Zachodnia dzisiaj szczególnie. Opowiem za tą granicą, myślę, 30 kilometrów stąd jest kraj pogański, 30 kilometrów stąd jest kraj misyjny. Więc a my sobie siedzimy i myślę, że Pan nas pośle. Modlmy się o to, żeby nas posłał w te miejsca, żeby zaczął ogień Ducha Świętego. Tam zapłonął w Czechach, w Niemczech i tak dalej. Ja bym chciał jeszcze tylko Rysia, lidera. Rysiu, jakbym mógł cię poprosić, jako że naprawdę jesteście bliską wspólnotą naszemu sercu, macie pozdrowienia od całej wspólnoty, a na ręce lidera taki skromny upominek. To jest... Ciężkie, tak, to jest Biblia jubileuszowa. Biblia jubileuszowa dla was do czytania. Nie wiem, jak was Pan będzie prowadził, może sobie zróbcie 24-48 czytania Słowa Bożego z tej Biblii, ale żyjcie tym Słowem, trwajcie w tym Słowie, niech Pan Bóg wam błogosławi. Amen.